Dzień dobry. Dziś wraz z przedstawicielem firmy Ciech Sarzyna, panią Eweliną Konopka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy na plantacji pszenicy ozimy, odmiany Wilejka. Pani Ewelino, jak ocenia pani stan pszenicy ozimej na tą chwilę? Biorąc pod uwagę, że jesteśmy już po zabiegu T1 i powoli będziemy zbliżać się do zabiegu T2, mogę powiedzieć, że zastosowany tutaj prokarb 450EC, czyli prochloraz, oraz askalon, czyli flutriafol, spełniły swoje zadanie. Na dolnych piętrach nie widać objawów ani rdzy, ani septoriozy, ani mączniaka. Ponieważ zabieg T2, czyli na liść flagowy, tuż, polecamy zastosowanie sprawdzonego i skutecznego rozwiązania, czyli tarcza One Extra oraz Azoxar. Tarcza One Extra, czyli tebukonazol, Azoxar, czyli azoxystrobina, połączenie triazolu i strobiluryny. Skuteczne zwalczanie wszystkich najważniejszych chorób oraz zwiększenie indeksu zielonego liścia. A co możemy polecić na zabieg T3? T3 jest zabiegiem tak naprawdę koniecznym, ponieważ przy tak dobrej kondycji roślin warto zadbać o jak najwyższą jakość ziarna i plonu. Więc Ciech Sarzyna poleca tutaj zastosowanie mikosaru, czyli metkonazolu. Po żniwach oczywiście jeszcze polecamy zastosowanie Halvetic, czyli naszego nowego glifosatu w formulacji 180 g na litr w technologii BGT. Dziękuję pani Ewelino. Jesteśmy przekonani, że po zastosowaniu takiej technologii plon będzie najwyższy i najwyższej jakości. Tak jest. Dziękuję. Również jestem tego przekonana.